zwykła rura ciepłownicza o średnicy 2DN 300 mm w ulicy Popiełuszki o 6 rano. Przez 630 odcięliśmy ciepło do około 90 budynków położonych w rejonie ulicy Popiełuszki od ulicy Junoszy i cała ulica Puławska oraz ulica Sikorskie. W tej chwili usuwamy awarię, skutki po awarii. Ciepło wznowimy około godzin późno wieczornych lub nocnych dnia dzisiejszego. W razie, bo jakby się miało zapaść, to lepiej cofnij do tyłu na razie. Jak sytuacja w domu? Macie Państwo ogrzewanie? W tej chwili ciepłej wody nie ma. Centralny chyba tak już też słabo działa. W nocy to jeszcze było w miarę ciepło, ale zobaczymy, jak szybko im tutaj usuwanie to pójdzie. Słyszałem, że to właśnie do wieczora ma zająć albo nawet do rana. No, mam nadzieję, że w nocy jednak jakieś ciepło będzie, bo może być wtedy nieprzyjemnie w domu. Mamy jakąś farelkę, będziemy się elektrycznie grzać, dla niczego. Moja woda jest ogrzewana gazem, ale zimne. Jeszcze na razie nie, ale na pewno będzie, jeśli nie usuną, bo tam jest awaria. W tej chwili chłodno, jak wychodziłem rano. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa tej awarii. No mówią, że co najmniej do wieczora. Mocno. Aha, rozumiem. No zobaczymy. Zobaczymy. Jak dzieci się będą skarżyć, no to wtedy podejmiemy jakieś działania, ale na razie nikt nic nie sygnalizował.